Szanowni Państwo, witamy na 19. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. Niestety, mimo przesunięcia terminu konferencji o rok, nie udało nam się spotkać stacjonarnie, czego naprawdę bardzo żałujemy. Mamy jednak nadzieję, że zaproponowana przez nas forma przygotowania tegorocznej konferencji spotka się z Państwa uznaniem. Witamy współorganizatorów tegorocznej konferencji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, reprezentowany przez pana Adama Krawca, dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu. Witamy również Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, reprezentowane przez panią dyrektor Ewę Furchę. Witamy prelegentów oraz autorów plakatów z różnych uczelni w całym kraju, łączących się z nami zdalnie. Witamy prowadzących sesje, którzy pojawią się na żywo w naszym konferencyjnym studio. I przede wszystkim witamy uczestników naszej konferencji, nauczycieli, głównie, ale nie tylko matematyki, nauczycieli zarówno akademickich, jak i szczególnie serdecznie nauczycieli szkół średnich. W tym miejscu chciałybyśmy wspólnie z Państwem jedną osobę pożegnać. W lutym tego roku odszedł od nas doktor inżynier Krzysztof Bryś, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, wielokrotnie aktywnie uczestniczący w naszych konferencjach. Nasz dobry kolega, dla wielu przyjaciel. Proszę, abyśmy uczcili go symboliczną minutą ciszy. Dziękuję. Patronat honorowy nad 19. Ogólnopolską Konferencją Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych objęli Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej profesor Krzysztof Wilde, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Strug oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Chcielibyśmy oddać teraz im głos. Prosimy Jego Magnificencję Rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Krzysztofa Wilde, jako gospodarza tego miejsca o przywitanie uczestników konferencji. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej chciałbym serdecznie przywitać Państwa w wirtualnych murach naszej uczelni na 19. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co 2 lata przez czołowe polskie uczelnie techniczne. Jest niezwykle ważnym ogólnopolskim forum wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji dla nauczycieli akademickich zajmujących się matematyką. To, że odbywa się na naszej Politechnice, jest dla nas dużym wyróżnieniem, zwłaszcza, że poprzedni raz byliśmy jej gospodarzami w 2006 roku, a więc aż 15 lat temu. Mam świadomość, jak ważną rolę matematyka pełni nie tylko w pracy inżyniera, ale też w życiu każdego człowieka. Na naszej uczelni zajmuje ona szczególnie ważne miejsce. Stąd przykładamy ogromną wagę do kształcenia naszych studentów w jej zakresie. Wyrazem tego było utworzenie już ponad 15 lat temu Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, które jest organizatorem tegorocznej konferencji. Głównym jej celem będzie doskonalenie jakości kształcenia matematycznego w uczelniach technicznych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, metod i narzędzi kształcenia. Ważna będzie również wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk w tym obszarze. Życzę Państwu owocnych obrad i tego, aby te cele udało się Wam zrealizować. Oddajmy teraz głos Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi. Szanowni Państwo, uczestnicy 19. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. Od kilkunastu lat uczelnie wyższe w Polsce promują techniczne kierunki studiów, widząc w nich drogę do modernizacji rozwoju kraju. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie sposobów doskonalenia nauczania matematyki w szkołach. Działania te wpisują się również w programy strategiczne Unii Europejskiej, a także w pomorskie przedsięwzięcia strategiczne. Trzeba pamiętać, że szkolnictwo matematyczno-przyrodnicze jest fundamentem rozwoju nowych technologii. Matematyka jest też podstawą logicznego myślenia. Ten, kto myśli logicznie, umie też myśleć samodzielnie.
Tym bardziej za paradoks trzeba przyjąć fakt, że w ostatnim czasie kolejni ministrowie edukacji redukują liczbę godzin przeznaczonych na naukę przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Pomijają interdyscyplinarne znaczenie matematyki. Mam nadzieję, że ten wątek również poruszą Państwo w swoich dyskusjach. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że powszechna świadomość znaczenia kształcenia matematycznego w szkołach jest bardzo ważna dla uczestników tej konferencji. Natomiast nauczanie matematyki w uczelniach technicznych w dużym stopniu zależy od poziomu wiedzy matematycznej kandydatek i kandydatów na studia. Życzę Państwu owocnych obrad. Jestem przekonany, że ich efekty przyczynią się do osiągnięcia przez Państwa uczniów i studentów biegłości matematycznej sprzyjającej innowacyjności i rozwojowi kraju i naszych regionów. Kilka słów do uczestników konferencji skierował również prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, profesor Jacek Miękisz. Dzień dobry Państwu. Chciałbym serdecznie powitać honorowych gości i patronów, organizatorów i wszystkich uczestników 19. Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że mogę choć w ten sposób być obecny na otwarciu konferencji. Nauczanie matematyki to niezwykle ważna działalność. Dobre nauczanie matematyki na kierunkach niematematycznych, w szczególności technicznych, jest fundamentalne dla rozwoju społeczeństw, rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach. Nauczanie matematyki na kierunkach niematematycznych to faktycznie kształcenie matematyków stosowanych. Pokazujemy im, jak ważne jest precyzyjne rozumowanie i techniki matematyczne. Mamy nadzieję, że w swojej przyszłej pracy absolwenci będą rozwiązywać problemy i działać w matematyczny sposób. Statutowymi celami Polskiego Towarzystwa Matematycznego są m.in. krzewienie kultury matematycznej, w tym wspieranie edukacji matematycznej, popularyzacja matematyki oraz wspieranie zastosowań matematyki. Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest znakomitym forum wymiany poglądów, jak dobrze realizować te cele w praktyce. W imieniu Polskiego Towarzystwa Matematycznego życzę wszystkim owocnych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa pod adresem uczestników konferencji, którą w tym momencie uważamy za otwartą. Szanowni Państwo, teraz kilka słów o planowanych obradach. Konferencja odbywa się od środy do piątku i jest podzielona na 5 sesji tematycznych. Mamy stały program, którego będziemy przestrzegać, aby nie uległy zmianie godziny poszczególnych wystąpień. Pomiędzy wystąpieniami mamy zaplanowane 5-minutowe przerwy techniczne. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań na czacie z gorącą prośbą, aby na końcu pytania wstawić znak zapytania. Podczas przerw kawowych zapraszamy do zapoznania się z plakatami dostępnymi na stronie www.konferencji. Po konferencji prezentacje zostaną zamieszczone na stronie z programem konferencji. W trakcie konferencji odbędzie się również zebranie komisji PTM do spraw nauczania matematyki na kierunkach niematematycznych. Do członków komisji został wysłany osobny odnośnik do webinarium na platformie MS Teams. Zapraszamy również do udziału w warsztatach, które zostały przygotowane przez profesor Mytnik, dyrektora Centrum Nowoczesnej Edukacji działającego na Politechnice Gdańskiej. Warsztaty odbędą się również na platformie MS Teams. Ważnym elementem konferencji jest publikacja, która ukaże się w grudniu w zeszytach naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Serdecznie dziękujemy profesorowi Świsulskiemu, przewodniczącemu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za współpracę w tym zakresie. Wpłynęło wiele propozycji artykułów. Serdecznie dziękujemy członkom Komitetu Naukowego Konferencji za zgłoszenie chęci współpracy w procesie recenzji. Przypominamy wszystkim uczestnikom, że do końca miesiąca można jeszcze nadsyłać propozycje artykułów. I teraz podam bardzo ważną informację, która mam nadzieję w czasie konferencji nie będzie nam przydatna.
W przypadku, gdyby od strony organizatorów niespodziewane okoliczności spowodowały zerwanie webinarium, to wszelkie informacje, dzięki którym będzie można wznowić połączenie, będą opublikowane na stronie www.konferencji w miejscu, gdzie zamieszczony jest program konferencji. Życzymy Państwu owocnych obrad i zapraszamy po przerwie do udziału w sesji pierwszej, którą poprowadzi profesor Sambor Guze, prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.